Siemanko, taki szybki filmik, co wam pokazuję tym razem. No pewnie już wiecie, bo macie w opisie. Kolokazja jest kulenta. To jest kolokazja jadalna, chyba kupiłem w Auchan, jak się nie mylę. Zobaczcie, tak to wygląda. A tak wygląda nie kolokazja z Auchan, tylko kupna. Tylko teraz pytanie, bo są opinie podzielone. Wieje trochę, to idźmy do szklarni. Tam są i tam jest te kłącze całe podziemne, no nie będę teraz tego wykopywał. Ale na pewno trochę inaczej wygląda niż to. No ale wiadomo, to jest poobcinane i tak dalej. To pięknie to wygląda. Teraz jak to posadzić, żeby wyrosło, bo ostatnio wrzucacie mi w grupę stalewiak. Stalewiak z tej strony czy z tej strony? Którą stroną to sadzić? Ale przejdźmy sobie do szklarni, bo wieje, kurde. Kiedy skończy się ten horror pogodowy? No, trochę jubel. Ale co zrobić, jak chciałbym już wysadzić, wynosić to wszystko? No to wiecie, no nie da się, cały czas jest pogoda masakryczna po prostu. I teraz tak, zobaczcie, jak nie wiecie jak posadzić, bo naprawdę jest sporo tematów, robię timelapsika teraz w 4K z kaliandrą, bo jak mi się uda to będzie piękny timelapsik, jak się otwiera kwiatek, o ten, zobaczymy. Jak sadzić, tak? No moim zdaniem tu jest góra, no ja się kapnę tutaj, nie? Ale słuchajcie... Nie patrzcie na to, jak macie sobie taką bulwę tam, czy z Leroy, czy nieważne skąd, tak? To co? Ładujemy ją do ziemi, zaraz wam szybko pokażę. Dziś do ziemi z panem! Czemu mówicie dziadkiem, czy tam dziad? Pan dziad. Dobra, ładujemy. Ładujemy ziemię, rozumiecie? Aś, wszędzie jakieś kurde przedłużacze, no ale jak się chce mieć fajne filmy timelapse'owe, nie? To trzeba kombinować, o, stalewiakowy statyw, który służy już chyba z 3 czy 4 lata. I patrzcie, walimy tam z połowę, kładziemy, tak, nie szczypcie się z tym, traktujcie to jak co? Ziemniak, przecież to jest jadalne. Czy położycie tak, czy do góry nogami, i tak wzejdzie, i tak wzejdzie. Także nie przejmujcie się tym, nie pytajcie już w grupie w kółko. I przypominam, że jak się powtarzają tematy, to nie dodaję, nie akceptuję postów. Po prostu szukajcie, szukajcie, naprawdę wszystko można znaleźć. Ja tam nie gryzę. Szukajka chyba u góry jest tam, jak tam grupa się pokazuje. No, tylko wiecie co? Trzeba to podpisać. A dlaczego? Zaraz wam pokażę dlaczego. Ja mam takie dziury w bani czasami. Zobaczcie tutaj, tu coś posadziłem, nie? No i nie wiem, co to jest, kurde. No nie pamiętam. Dziura jest. Teraz kaliandrę widzicie. Właśnie to jest druga kaliandra. Dziura w głowie, chciałem powiedzieć. Biorę od razu i... Znaczy zaraz po filmie, jak skończę gadać, podpiszę to sobie po prostu i tyle. No taki szybki poradnik. Takie poradniki chyba są dobre, prawda? Dajcie znać w komentarzach, jak, czy jak kupiliście, jak tam sadziliście. Bo też jak jest ten stożek wzrostu urwany, no to wtedy wypuści w innych miejscach i nie będzie już rosło z tego stożka i prawdopodobnie trochę wolniej będzie rosło. Znaczy mniejsze najpierw się pokażą te krzaczory, nie? Ale nie przejmujcie się, jak będzie ciepło, to to wszystko ładnie podrośnie i będziecie zadowoleni, zadowoleni, kurde. O, wiem, prąd po lewej, nie lej stalewiak, bo cię spali. Nie, spokojnie. Wszystko gicior pod kontrolą, ale zaraz się pewnie to posika. Podpiszę, że to kolokazja zauchana. O, wsiąka, wsiąka. Myślę, że tak w ciągu miesiąca powinno coś wyjść i będzie... Będę miał, rozumiecie, porównanie z tamtą kolokazją kupną i z kolokazją z marketu. No tak, wydaje mi się, że chyba to będzie to samo, tylko mówię, są opinie podzielone. Że jedni mówią, że to jest to samo, a inni mówią, że to nie jest to samo. Kurde, ciekawe, co? Ciekawe, czy to się będzie otwierać na wizji. Zobaczymy. Telefon dzisiaj wyłączony. Dobrze, mam drugi jeszcze. No. Dobra, dziękuję bardzo, trzymajcie się i oczywiście do następnego razu. Dziura się zrobiła.